Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Menadżer. Um, przechodzimy do dalszej części naszej kariery, gdzie e, jest spoko w sensie. Zaczęliśmy sezon bardzo przyzwoicie. Ja z tego powodu jestem mega zadowolony. Na pewno trzeba będzie zastanowić się nad paręmi, paroma kwestiami finansowymi. Między innymi co z Amarim. Belem, ponieważ ja tak szczerze powiedziawszy, zapomniałem trochę, ile on ma lat, i na pewno niestety trzeba mu przedłużyć kontrakt, szkoda, że. No szkoda, że to jest taki zawodnik, jaki jest, nie? W sensie, że, że, że ma 30 lat, bo. No bo. No, fajnie by było mieć jeszcze tutaj z 3 lata w Baku. A przy okazji, gościa, który teraz oceniony jest na 73, nie jestem przekonany, więc bardzo podoba mi się to przedłużenie o rok, bo bardzo możliwe, że to jest jego ostatni sezon w tej karierze, w tym klubie. I ja nie widzę w tym najmniejszego problemu. Dajemy mu drobną podwyżkę, zobaczymy jaka jest odpowiedź. Jemu to pasuje. No i super. No, podwyżkę trzeba dać, no bo w innych warunkach podpisywaliśmy poprzednią umowę, prawda? No dobra, słuchajcie, tak to się prezentuje. Mi wydaje się, że yy, przychodzi dobry też czas na podjęcie decyzji, która jest raczej naturalna, a ja i myślę, że ją rozumiem. Yy... Że jest wicekapitanem, że podstawowym tutaj liderem, tym głównym skiperem drużyny jest Conor Cody, ale tak naprawdę to duet tych obrońców decyduje. Ale jako, że obydwaj nie są najmłodsi, to dosyć często będziemy tutaj rotowali te pozycje. W związku z tym, no, no zwyczajnie pod tym względem raz nie będzie jednego, raz nie będzie drugiego, więc będą dzielili się tą, tą opaską kapitańską. Wychodzimy w takim układzie i zobaczymy, jak się to wszystko poukłada. Brim nie wyjdzie w podstawowym składzie. Na ten mecz chciałbym zobaczyć Volkswagena. Gramy z Burnley. No, to już jest naprawdę poważny zespół. To już jest naprawdę poważny sprawdzian naszej drużyny. No i niestety, tutaj widać, że różnica potencjałów jest duża i awans w tym sezonie będzie naprawdę trudny. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli awansujemy, to potem to, co będzie działo się w Premier League, to, to może być bardzo nieprzyjemna sprawa. Oczywiście ja zrobię wszystko, żebyśmy w tym sezonie awansowali, bo cel y, awansów rok po roku y, to jest coś, co mega mnie kusi i bardzo chciałbym osiągnąć. Natomiast. Absolutnie nie będzie można panikować, jeżeli by w tym roku nam się to nie udało, bo niestety trzeba po prostu zrozumieć miejsce, w którym jesteśmy. Podoba mi się to, jak się tutaj, chłopie, rozwijasz. Teraz bierzesz defensywnego pomocnika i jedziemy z tym. Fofana, a w zasadzie Dawid Dato Fofana jest obiektem zainteresowania Osasuny, bardzo dobrze, niech się nimi interesują. Natomiast my z ogromną przyjemnością na rok wypożyczymy naszego power'a i liczę na to, że on się tam rzeczywiście zbuduje i, i będzie piłkarzem, który wróci w jak najwyższej formie, dając nam jak największy, tutaj jak najcięższy orzech do zgryzienia albo jak najtwardszy orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o. Tego się nie spodziewałem, e, jeśli chodzi o to, jak to powinno wyglądać e, w przyszłym sezonie. Zdecydowałem się zostawić Shackletona, zdecydowałem się zostawić e, Showa i myślę, że to nie jest zła decyzja, natomiast, no powiem szczerze... E, no teraz, tak z tyłu głowy gdzieś, gdzieś jest takie zapytanie, czy nie mamy może troszkę za małej siły ognia, czy nie powinniśmy tutaj dorzucić e, jeszcze jednego zawodnika, który byłby w stanie brać ciężar zdobywania bramek na swoje plecy, nie? Ale potem wygrywamy 3 do 1. E, I te pytania gdzieś odchodzą w kąt. Oczywiście Bristol to nie jest zespół już na naszym poziomie. E, no ale... Na pewno strzelenie bramek e, trzech w meczu pucharowym to jest coś po prostu e, bardzo przyjemnego. Gramy z e, West Bromem teraz. Zobaczymy, jak to spotkanie e, będzie wyglądało. W międzyczasie mamy informację o odejściu e, powera. No, mam nadzieję, że on się odnajdzie w tej belgii, nie. Bo potrzebujemy tego piłkarza. W sensie ja widzę dla niego miejsce, widzę dla niego przestrzeń, czuję, że my możemy z niego skorzystać, no ale on niestety no, musi dać nam jakiekolwiek przesłanki ku temu. Że warto, na razie tak się nie dzieje, a my jeszcze musimy zrobić jedną rzecz, ja zapomniałem o tym zupełnie, wysłać, wysłać skautów na poszukiwania, bo tutaj tak sobie myślę, że kurczę, dawno nie widzieliśmy żadnego dobrego raportu, raportu skarto, skautowskiego, no jeden dobry zobaczymy na pewno, jeśli chodzi o naszego angielskiego kolegę, i to, co bardzo mnie interesuje, to chciałbym, żeby szukał nam 9 miesięcy po prostu napastnika z Anglii i może nam się to uda. No i zastanawiam się, czy chciałbym trochę pieniędzy wrzucić w rozwój tej szkółki, ale z drugiej strony mamy takie wydatki na horyzoncie, że trochę tego nie widzę, trochę tego nie czuję, zatem po prostu cały czas będziemy szukali w tych regionach tak jak robiliśmy to do tej pory i mam nadzieję, że uda nam się kogoś ciekawego znaleźć, zatem tutaj uzdolniony technicznie, no i wyślemy jeszcze was a w zasadzie jednego już dogany i chciałbym, żeby to był piłkarz mocny w obronie, zobaczymy kogo nam znajdzie wysłani są w takim razie nasi skauci, my szykujemy się do meczu z West Bromem, jak to wygląda kondycyjnie, też nie są najwyższe morale i mam nadzieję, że po tym meczu się to zmieni na dobre, że że, że, że tutaj będziemy wyglądali trochę lepiej. E, Wings wchodzi, tu zagra sobie pelistry mimo wszystko. Carpenter nie jest zadowolony, Show nie jest zadowolony. Ja wiem, czemu oni są niezadowoleni. Po prostu chcieliby zarabiać większe pieniądze i wydaje się, że tutaj trzeba przedłużyć te umowy. E, to zadziała jedynie na naszą korzyść, w sensie, jeżeli oni będą mieli przedłużone kontrakty. To będą tylko drożsi, prawda? E, więc tym się teraz chyba trzeba zająć. E, patrzymy e, na informacje, że wyjeżdżają ci spoko. E, tak więc, słuchajcie, no trzeba sprawdzić te kontrakty, trzeba rozwiązać sytuację pod tym względem, e, żeby, żeby było to zrobione po prostu tak, jak należy. Więc szukamy tych, którzy ze swojej sytuacji kontraktowej są niezadowoleni, ale saton nas nie interesuje pod tym względem, e, no bo to jest po prostu piłkarz, który ma odejść. No i panie Carpenter, porozmawiajmy. Porozmawiajmy i zobaczmy jakie to by były wymagania. Chciałbym żebyście wy mieli mniej więcej równą pensję jeżeli chodzi o, o tych juniorów. No i wydaje mi się, że tutaj celujemy w około 8 000, ym, tygodniowo. Więc zaczniemy sobie od ym, showa. Oczywiście, to musi być jak najdłuższy kontrakt, co do tego wątpliwości nie ma. E, więc, e, no ważny piłkarz, jeżeli chodzi o ciebie, co tutaj, jakby, to jest prosta sprawa. E, pięcioletnia umowa to jest propozycja, oni jej oczywiście nie zaakceptują. E, możemy tutaj wrzucić jedynie 3 lata e, maksymalnie. Ok, e, brak klauzuli odstępnego jak najbardziej nas interesuje. E, no i ja chciałem ci już zaproponować więcej. E i To zaproponujmy Ci 5. Tamtemu też zaproponujemy 5, i wydaje mi się, że to będzie e, jak najbardziej sensowne i jest to powód dla Was do zadowolenia. Zresztą zobaczmy. 5. No i on oczywiście jest e, ukontentowany. E, no i gdzie mamy dalej tego naszego e, drugiego gagatka? Carpenter e, Negocjuj kontrakt. No te, ten dopiero dostanie podwyżkę. E, ważny piłkarz spoko i co my tutaj mamy dalej 4 lata zaproponujemy on będzie chciał dwóch, czyli oczywiście zgodzimy się na 3 lata no i jesteśmy tutaj dogadani brak klauzuli odstępnego chyba że będzie chciał klauzulę no to wtedy powiemy Munara ale nie no i tutaj damy mu w takim razie 4 500 no ale nie damy ci bonusu za podpis, natomiast ty masz tą motywację bramkową, więc e, dlatego tutaj trochę mniej. E, nie jest to uczciwe, bo on zarabia w sumie więcej niż show, ale e, już niech będzie. Ważne, że mamy to zrobione, e, ważne, że tutaj z tymi chłopakami jesteśmy dogadani, e, więc tu tych niezadowolonych z kontraktu piłkarzy powinno być teraz e, zdecydowanie mniej. Smith. Wiecie co, no chyba brutalnie, mimo że chciałem, żeby on z nami pojechał jak najdalej, to niestety brutalnie Smithowi trzeba po prostu podziękować. E, patrzę, czy ktoś jest jeszcze niezadowolony. No, garbet jest niezadowolony, to trzeba będzie porozmawiać. Brim jest średnio. No dobra, porozmawiajmy z garbetem, zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o jego e, sytuację kontraktową. Jak skończysz to, to będzie trzeba cię wrzucić na cień. No dobrze, zobaczmy. No to jest piłkacz, który na pewno musi być zadowolony, bo nam zależy na tym, żeby zarabiał. żebyśmy ewentualnie na nim zarobili duże że pieniądze. Dwul, dwa lata dorzucimy ci jeszcze do umowy, on nie chce przedłużenia w ogóle. No to dorzucimy rok. Tutaj nie ma opcji, że usiądziemy do tego stołu i nie będzie ym, tego typu tematu jak przedłużenie. Yy, no i moim zdaniem płaca w tym momencie musi być duża, to... To, to musi być 15 tysięcy przynajmniej, bo um, też pamiętajmy, ile zarabia Conor Cody, prawda? Kiedy spojrzymy w finanse, um, no to wyraźnie um, dobrze jest przez nas karmiony, no ale tutaj wiemy, jak było, prawda? Wiemy, wiemy po co też Conor Cody przyszedł, wiemy, jakie były um, z nim związane. Oczekiwania. Zatem słuchajcie, kończy się okno transferowe. No, my tylko skupiamy się na odejściach. No, bo oczywiście mamy pieniądze i moglibyśmy je wykorzystać, no, ale nie chcemy tego zrobić, skoro z tyłu głowy są te duże transfery w naszej skali, oczywiście, których chcemy dokonać. Jest Pelistri, jest Team, to są piłkarze, których naprawdę chciałbym u nas zobaczyć. Zatem, w związku z tym, jak na razie, tych pieniędzy, które mamy w portfelu, nie ruszamy. Szkoda, że nie możemy ich wrzucić na jakiś fajny procent. Ten jest obiektem zainteresowania, ale nas to nie interesuje. No i Galatasaray chce Bryma, ale słuchajcie, to są pieniądze nie zmieniające naszej sytuacji. A pozbawiające nas naprawdę solidnego zawodnika, więc e, ja nie czuję w ogóle tutaj potrzeby rozmawiania nawet na ten temat. No, no nie, po prostu e, tego nie robimy i tego robić nie chcemy. Nordim Mukiel przechodzi do e, Bayernu Monachium, a my czekamy na to, co się tutaj dalej, dalej wydarzy. No mamy fajnych skrzydłowych też na obserwacji, których można ewentualnie wypożyczać, i tak dalej. E, więc ofensywnie, gdybyśmy nie brali Pelistriego, mamy inne. Nabytki, ale wydaje mi się, że on się dobrze czuje w tym Londynie, że on znalazł tutaj swoje miejsce na ziemi, że on po prostu jest zadowolony z tego, jak wygląda tutaj jego sytuacja. My w ogóle w szkółce mamy jakiś, jakiś juniorów. Zobaczmy sobie, jak oni wyglądają, chociaż raczej bym o nich nie zapomniał, gdyby nie byli słabi, a raczej są. Baxter robi tego fałszywego. No i chyba niech robi go dalej, bo tutaj nie widzę innej opcji. Możemy spróbować wyciągnąć go wyżej na ELESA, żeby no już jakby ukierunkować go zdecydowanie bardziej ofensywnie, ale nie wiem, czy to coś da. Nie, no wydaje mi się, że nie. Na pewno ten Webster nas absolutnie nie interesuje i ten Francis też nas absolutnie nie interesuje. Tego Baxtera podtrzymamy, ale bez wielkiej jakiejś nadziei, bez wielkich jakichś emocji w związku z nim. Czekamy w takim razie na to, co wydarzy się w starciu z Charltonem. Derby Londynu, no niestety nie jest Serio Championship gra. Serio Championship gra jak są. No nie, to jest hit jakiś przecież. To przecież jest niemożliwe. Chociaż oni są spoza Europy, więc może dlatego. Mo może dlatego. Tak, e, Volkswagen Wings poradzili sobie dobrze w miejsce tych zawodników, ale no nie widzę innej opcji jak fakt, że są spoza Europy no bo no Europa na pewno by nie grała wtedy, kiedy Championship w sensie Championship nie grałaby wtedy, kiedy reprezentacje europejskie, ale to co byłby jakiś termin no nie wiem zobaczymy jak to wygląda w meczu z Ipswich eee, to chyba, z Ip nie, nie Ipswich Ipswich potem chyba jest, teraz gramy z Sheffield Wednesday eee, jeżeli są dalej powołani to jest jakiś turniej, no, ale nie są nie wiem, nie rozumiem, gramy na wyjeździe i w tym spotkaniu Remisujemy po raz wtóry. Wings znów strzela. Z jednej strony mnie to cieszy, z drugiej jednak wolałbym, żebyśmy my ładowali bramki na wagę trzech punktów, a nie ciągle dubali po jednym, po jednym, po jednym. E, zobaczymy, jak to starcie z Ipswich będzie wyglądało. Wydaje mi się, że w związku z tym e, dobrym występem, no to nie mogę pozostać tutaj głuchy i Wings e, wskoczy do podstawowego składu. E, I zobaczymy też Aliowskie, e, Aliowskiego od pierwszej minuty, e, żeby dostał swoją szansę. I w tym meczu remisujemy jednym do jednego. No niesamowite to jest. Patrzę jak tam Alioski 6-0 i mam wrażenie, że w ogóle Show za niego wszedł, albo Show wszedł gdzieś tam na tą niższą pozycję. Ehm, cały czas w ogóle bez klubu jest e, Timo Bakayoko, ale nie jestem przekonany, czy my Francuza chcemy u siebie. Teraz gramy z Tottenhamem. Na szczęście w Carabao Cup, nie w FA, e, no bo wiemy jak to wygląda. Odpocznie sobie Brim, tu zobaczymy Volkswagena. Pelistri zagra, natomiast Cody Eee, wpuści tutaj yy, Wingsa. Niech on zagra ze swoim byłym zespołem. W środku pomocy chciałbym zobaczyć Thompsona. Tak więc troszeczkę zmian jest. No ale one są głównie dlatego, że wiemy no jednak jak wygląda różnica potencjałów i że z kogutami szans nie mamy zbyt wielkich, więc wolę po prostu, żeby paru zawodników odpoczęło, ale Pelistri strzela, więc pokazuje, że jest w stanie zrobić tę różnicę także na poziomie starcia z zespołem Premier League i uważam, że to są naprawdę argumenty, które sprawiają, no że trzeba rozpatrywać go jako piłkarza do kupienia. No, no, no i nie ma innej opcji moim zdaniem, w sensie trzeba go... Yy trzeba go kupić. Takie jest moje zdanie. No tylko za kogo? I, i tutaj ci uniorzy naprawdę muszą się prześcigać, jeżeli chodzi o jakość, którą prezentują, no bo jeden z nich prawdopodobnie będzie musiał odejść właśnie kosztem przyjścia Urugwajczyka. Zatem no, czekamy na sportową licytację, czyli to jest to, co nas osobiście bardzo interesuje, no bo dzięki temu jesteśmy w stanie tutaj wybrać nie tylko tego lepszego sportowo, no jak i zarobić pieniądze, prawda? Patrzymy sobie na juniorów, czy są tutaj jakieś ciekawe e, ok może Middleton być ciekawy, nie tyle żebyśmy z niego robili piłkarza do grania ale do sprzedania od razu, więc e, zachowuję to nazwisko w pamięci e, i postaram się go zaraz tutaj od razu wystawić e, tutaj a zobaczymy sobie ciebie i tutaj odrzucamy e, więc tak, Middletona od razu, cyk cyk, chcemy sprzedać gdzie jesteś pan Middleton? tutaj jesteś pan Middleton Młody angielski napastnik. To, to, to brzmi jak droga zabawa, więc mam nadzieję, że uda nam się go sprzedać. Jeżeli chodzi o Ciebie, to Ty jesteś środkowym pomocnikiem ofensywnym, ale wydaje mi się, że Ty powinieneś pójść bardziej w kierunku napadu i tam będziemy Cię chłopie pchali. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Um, panie Baxter, szukamy tych pieniędzy, więc Ciebie sprzedamy. I Panie Bites, o Jezus, ja nie wiedziałem, że Ty masz tak. No dobra, ty nie jesteś PD. Ciebie. No, najprędzej na SPO można dać tutaj, e, i to też zrobimy. Zobaczymy, albo w sumie nawet na. Nie, no jesteś za wolny na skrzydło. Zobaczymy. E, więc tych dwóch panów, których sobie właśnie wrzuciliśmy do zespołu, e, czym prędzej chcemy wystawić na listę transferową, żeby po prostu e, zarabiać z nich pieniądze. I mam nadzieję, że nam się to uda. Proszę bardzo, Power. Powoli, powoli, wydaje się, że to zaczęło odpalać. E, patrzymy sobie też na statystyki w wyścigu juniorów. Carpenter, jeden gol, trzy asysty, plus jeden. E, show, gdzie jesteś, show? E, dwie asysty, zero bramek, plus jeden. No, muszę powiedzieć, e, że no. No, 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 ja tak ogólnie bardziej sympatyzowałem chyba z Showem, tak jak o tym myślę, no a on wyraźnie tutaj zaczął przegrywać rywalizację, wyraźnie też Artur okonkło wygląda gorzej, tutaj naprawdę nie wygląda to spoko, no zobaczymy jak będzie w meczu z Plymów, a potem z Watfordem, zadowolony jest zarząd, bo tutaj ta szkółka działa, nie spodziewałem się szczerze powiedziawszy, że to wzbudzi aż taki entuzjazm, ale dobrze, potrzebujemy pieniędzy, nikogo nie zawiodłeś. Więc tutaj tak mamy te kwestie rozwiązane. Nie biorę jeszcze udziału w konferencji prasowej, bo liczę, że na takie plymów to my się nie musimy motywować, my to po prostu wygramy. Tak też się dzieje. Carpenter zdobywa gola, Brym zdobywa gola. No, panie Show, ja nie chcę panu grozić, ale trochę panu grożę, że trzeba się obudzić, bo ja tutaj widziałem w panu y, naszego nowego własnego Ebereciego Eze, a no nie wygląda to za dobrze. Mamy od razu ofertę transferu za Baxter'a. Ona jest powyżej miliona. Więc ją akceptujemy. I zobaczcie, tutaj milionik, tam milionik. No, liczę, że te pieniądze zaczną rzeczywiście spływać na tą y, największą y, transferową Kwestią na plus dla nas ma być rzecz jasna. Yy, transfer. Yy, jak on się nazywa? Yy. No, albo jednego młodego, albo drugiego młodego, jeżeli chodzi o wpływy, to, żebym powiedział, co wiedział. Dobra, tu robimy taką zmianę i zobaczymy, jak to wyjdzie. No, bo Pelistri może być nawet napastnikiem, i powiem szczerze, jak patrzę na niego, to zastanawiam się, czy my nie będziemy chcieli go przerobić może na dziewiątkę. Zobaczymy. Na razie gramy w tym spotkaniu z Watfordem W tym meczu wygrywamy 3 do 0. Pelistri zagrał fantastyczne zawody, Carpentner, em, tak samo garb, Garbet, świetnie, słuchajcie, zagraliśmy no, no bez szoła, jakby na to nie patrzeć. Eee, I wyszło. A nie, ze, z show, a show się pojawił na boisku, no, ale nie zrobił furory. No wyszło nieźle, więc Brim może się czuć zagrożony, no bo skoro my w tym układzie dajemy sobie tak dobrze radę, to czemu by tego nie testować na dłuższą metę? Eee, właśnie z pelistrim na ataku, eee, z Karpentnerem no, w ten sposób e, też trzeba powiedzieć, że się overallowo tutaj fajnie wzmacniamy, prawda? To trzeba e, sobie wyraźnie powiedzieć, że wygląda to lepiej jeśli chodzi o cenę ogólną, no bo brim nie ma najwyższej. E, więc wygląda to zdecydowanie lepiej. Więc tak będziemy się prezentowali na e, najbliższych parę spotkań. Zobaczymy, e, jak to wszystko się poukłada. Teraz e, trochę treningów i odpoczynku, e, bo wydaje się, że jest przerwa reprezentacyjna. Bardzo się cieszę, że Saturn się zgodził na ten transfer, bo bałem się, że tutaj będziemy się z nim naprawdę, wiecie, e, bujali i bujali. E, Baxter też akceptuje propozycję, e, więc ja jestem z tego powodu naprawdę zadowolony, bo to są e, takie pieniądze, które nie są e, Oczywiście, za duże, ale, ale to już jest widoczny wpływ do budżetu transferowego. To już jest coś, to już jest coś e, spoko. Czekamy w takim razie na spotkanie z, Chris, e, z Queens Park Rangers, więc znowu e, londyńskie starcie. Na szczęście drużyna wypoczęta. To jest ten zestaw, który poradził sobie świetnie ostatnio. Tym razem, niestety, troszkę gorzej, ale spróbuję przetrzymać ten układ jeszcze chwilę. Nie chcę tutaj reagować zbyt pochopnie. A widzę w tym naprawdę trochę potencjału. Zatem no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w meczu z Hull City. Zatem trzymajcie kciuki, bez, rota szady, bez rotacji, bo też wyglądaliśmy nieźle fizycznie. I w tym spotkaniu wygrywamy. Garbet strzela pelistri strzela, więc jest OK. No i czekamy na kolejne starcie, natomiast przed meczem ze Stoke to musimy absolutnie tutaj dać sobie dodatkową regenerację, bo no trzeba, trzeba troszeczkę odpocząć, bo pod tym względem nie wyglądamy teraz najlepiej, no i czy będziemy w stanie zrobić to w październikowy wieczór w Londynie, ale przeciwko Stoke, zobaczmy, chociaż to 15, to tak średnio wieczór, chociaż o tej porze o 15 to pewnie będzie ciemno. Dobra, nie myślę o tym, teraz mamy sierpień i słoneczko, jest fajnie, wygrajmy ten mecz ze Stoke, proszę. Wygrywamy. Garbet Pelistri. Ten duet zaczął działać naprawdę ciekawie i trzeba się z tego cieszyć. Wings też chciałbym tutaj go pochwalić, bo tak jak na początku, no byłem troszeczkę zaniepokojony tym, co widzieliśmy. Tak teraz jak najbardziej yy, na, na plus występy tego zawodnika i my też zaczynamy, tak ci cichcem ci chcem się wspinać, ale absolutnie nie mam zamiaru yy, przywiązywać tutaj. To ciekawe, yy, nie mam zamiaru przywiązywać tutaj ogromnej. Jakiejś wagi do naszej obecnej formy, bo wiemy, że to wszystko może pójść w, w, w różne strony. Mateusz Kupczak, no to nie jest piłkarz, który nas interesuje. Z całym szacunkiem wolę po prostu pieniądze, ale oni są gotowi zapłacić prawie milion funtów. No już widzę warte Poznań dającą takie pieniądze, ale spoko. Na pewno u dobrego trenera będzie rozwijał się nasz napastnik, jeżeli ten transfer dojdzie do skutku. My akceptujemy Lensa, bo Lens może się fajnie rozwinąć. Bishop od razu idzie na, na transfer. Eee, ty weźmiemy cię, bo jesteś młody, 15 lat to, to spoko. Eee, no, tu niestety nie wygląda to dobrze. Eee, I tu cyk, no niestety, i no niestety. Zatem z tego co tam zrobiliśmy, to na pewno eee, z tego co pamiętam, to tego lęsa od razu do składu, eee, żeby zrobić na nim pieniądz. I będziemy się tutaj w to bawili, więc tak. Nie, nie lęsa, bishopa, przepraszam. Przenieść do drużyny seniorskiej i żebym nie zapomniał, od razu musimy to zrobić kompleksowo już się tym zajmować. Więc cyk, panie bishop, pan od razu na transfer. Chcemy z pana zarobić pieniądze. Natomiast teraz tak. Amos. No na razie to jeszcze nie wygląda, ale mam nadzieję, że to jest ten kierunek, w którym on powinien iść. Szczerze powiedziawszy, innego, bardziej wyraźnego w przypadku tego gościa ja nie widzę. Jeżeli chodzi o tego Lawsona, to on umie biegać, nie? Dajmy go na napastnika też i po prostu starajmy się cisnąć pod względem napadziora. I tyle. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dalej. Ty zrobiłeś fajny postęp i ty masz fajne perspektywy, więc coś z tego może wyjść. Więc teraz dajmy ci cień i zobaczymy, jak będziesz pracował. No i dalej jest tutaj Hudson. No nie ukrywam, że on mnie tak średnio grzeje i interesuje, ale on jest młody, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najwyżej go zwolnimy albo poczekamy, jak będzie miał jakąś tam wartość taką sensowną i sprzedamy. Dobra. Tam wiemy, jak to wygląda. Nikogo nie zawiodłeś, Bishop, ale ty Albi się nie rozpakowałeś jakby nic nie sugeruje ale ale walizki wiesz nie, nie przyzwyczajaj się tutaj do, do tego klubu. My z Middlesbrough wygrywamy i to zwycięstwo z Borough naprawdę ma dużą wartość, no bo to już jest zespół z tego championship'owego top 4, więc jesteśmy w stanie zebrać punkty no na zespole, który od początku sezonu radził sobie zdecydowanie lepiej, więc ja jestem z tego powodu naprawdę zadowolony. Kai Middleton e, szokujący transfer do Warty Poznań. Nie ma co się oszukiwać, że e, ktoś z nas się tego spodziewał. E, ja patrzę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o finanse. No 5 milionów ale pamiętajmy, że też wysłanie tych juniorów trochę kosztowało. Dodatkowo e, musimy wziąć pod uwagę fakt, że e, samo e, boże, sa, e, że, że te pieniądze, które mamy, to one do nas przyjdą dopiero w przyszłym sezonie. Znaczy w, po otwarciu okna transferowego, zastanawiam się teraz, e, przyjacielu mój drogi, czy gdybyśmy my ciebie dali na napastnika, chociaż główki nie masz, nie? No, to za. Środkowy napastnik to jest taka pozycja, którą byś mógł zrobić. Chyba, że mamy tutaj coś, co ci pozwoli grać głową lepiej. No, ale nie mamy, więc dajmy go na środkowego napastnika. Eee, ten trening wydaje mi się być bardziej sensowny i może zrobimy z niego na kto wie. Ja wiem, że gram teraz z Bristolem. On gdzieś był w tych okolicach też wyższych, więc fajnie by było wygrać, bo tutaj znowu e, pozwoli nam to gonić tych, którzy są nad nami, ale też wiecie, nie nastawiajmy się, że w każdy mecz uda nam się tutaj e, rozwalić, no bo. To są rywale naprawdę e, solidni w porównaniu z nami, ale udaje się. Pelistri zdobywa bramki. Alioski to jest naprawdę, wiecie, końcowa kariery, ale taka ciśnięta butem e, do końca, że, 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 że aż się miło robi, że ktoś chce jeszcze tak e, na koniec dać z siebie e, tyle. No i Carpentner, słuchajcie, naprawdę e, też mam wrażenie, że pod względem tego zawodnika wygląda to zdecydowanie lepiej. No i show. Mam wrażenie, że już wyraźnie przegrywa ten, ten bój, no bo to jest 16 spotkań, 2 asysty. Carpenter 19 spotkań, 4 gole, 4 asysty. Więc troszeczkę nie, w tym samym wieku Anglik. No tutaj wychodzi naprawdę. Na wyraźne prowadzenie w tym wyścigu, nie? E, aczkolwiek, no, wydaje mi się, żeby było fair. To show dostanie jeszcze szansę teraz w pierwszym składzie. E, tym bardziej, że mamy na horyzoncie Coventry City, które chyba nie jest. Jakimś najbardziej przerażającym rywalem, jeżeli chodzi o pozycję w ligowej tabeli. Zresztą zaraz to zobaczymy. Znowu mamy jakieś dziwne powołania, akurat na to spotkanie, no ale z drugiej strony, skoro miałem dać szansę Shołowi, to on dostanie szansę. Dostajemy propozycję transferową. Nie interesuje mnie wymiana, natomiast mogę Wam naprawdę tutaj. Zrobić, zro, zrobić promocję, bo no, to jest piłkarz, którego po prostu musimy się pozbyć i tyle, e, więc toczą się teraz te negocjacje transferowe, a my czekamy na rozwój wypadków dalszych. Tu mamy dogadaną sprzedaż, no, chce zapłacić więcej, spoko, nie ma problemu, ja chcę się go po prostu pozbyć, bo piłkarz z Burkina Faso, no, no nie łapie się w kręgu naszego zainteresowania i e, tyle. Czekamy w takim razie na to starcie z Coventry. Miszo podejdzie do Turcji za ponad milion, więc ja jestem zachwycony. No, bo tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o to, wypuszczanie młodych zawodników na rynek, idzie nam to nieźle. Jesteśmy w tym skuteczni. Garbet jest, mimo wszystko. Chciałbym, żeby tutaj Show rzeczywiście dostał okazję. No, ale on dostanie tą szansę zamiast yy, Alioskiego, Chciałbym go tutaj zobaczyć. Yy, no i zobaczymy, jak on sobie w tej sytuacji poradzi. To jest ta sama, to jest ta sama pozycja, co piłkarz z Macedonii. W tym meczu wygrywamy, patrzymy na oceny. Show zdjęty, ocena 6-4. W tym samym meczu Carpentner 6,9. No uważam, że naprawdę... Yy, no, no widać po Carpentnerze, że większy potencjał. I tak, na, tak też myśląc o zeszłym sezonie, to ten show był mocno ciśnięty przez nas, żeby grał yy, pod koniec, a nie wyglądało to jakoś niesamowicie. Tam nie było spektakularnych wyników, więc... No, wydaje mi się, że tutaj po prostu trzeba pogodzić się z tym odejściem i że ono jest, że ono jest nieuniknione. No, tym bardziej, że widzimy, że on tutaj nawet się nie podniósł z ławki. Natomiast Carpenter daje nam bramkę na wagę remisu, e, Więc e, można być młodym. I punktującym na to wychodzi. E, natomiast im dłużej nie będziemy wystawiali go na listę transferową. Już teraz, no tak naprawdę realnie mówię o szole, tym lepiej z naszego punktu widzenia, bo po prostu będziemy wtedy e, mieli droższego zawodnika, tak? Czyli zamiast sprzedawać go do Majorki za dychę, jak to było, teraz wydaje się, że będziemy mogli chłopa puścić za 15. -taka. I zobaczcie, będziemy mogli zaraz shoła puścić za hajs w którym, e, za który chodzi e, Pelistri. No muszę powiedzieć, że tutaj Manchester United strasznie się zakałapućkał w papierach, to trzeba przyznać, no ale to nie jest nasz problem. Zresztą, u, przegraliśmy. E, zresztą, oni tego typu, znaczy tego typu rzeczy się dzieją, chociażby w przypadku chyba Ugo Ekitike, Eee, tak mi się wydaje, i że które nie zauważyło klauzuli, musiało wydać parę milionów, żeby znowu ich piłkarz w sumie to był ich piłkarzem. Eee, więc słuchajcie, zobaczymy. Ja jestem zadowolony z tego, że ta sytuacja się tak poukładała, eee, no bo jest to dla nas po prostu eee, gigantyczna korzyść. Niestety w Ganie, jeżeli chodzi o zawodników, nie znaleźliśmy nikogo ciekawego. Zobaczmy, jakie jest w Anglii. Czy będzie tutaj nowy Hurricane? No ten Wheeler, no niby jest, ale. No zobaczmy, yy, no zobaczmy, no ale tutaj już naprawdę zaczniemy tych napadziorów przede wszystkim yy, selekcjonować no, no tak, żeby to nam się rzeczywiście opłacało to trzymanie ich w tej szkółce yy, i żebyśmy mieli tutaj gości, z których nie tylko będzie ten ewentualny jakiś yy, finansowy yy, bonus, ale yy, no żeby, też, żeby też sportowo to się broniło. Patrzymy na szkółkę juniorów zatem. No, i ten Richards ma naprawdę wysoką wartość już na starcie. No i powiem szczerze, on nie wygląda źle. Spróbujmy go zrobić tym napastnikiem. Ile to zajmie? No, spróbujmy. To może być ciekawa opcja. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o tego poca fałszywy skrzydłowy ale po co od razu idzie na sprzedaż? Puścimy go gdzieś w świat. Jeżeli chodzi o tego Willera. No, to trochę nie wiem, co tutaj wyjdzie. Na pewno ten poc musi zostać przez nas sprzedany, i zobaczymy, jak to e, z nim będzie wyglądało. Więc no, e, prężnie zaczęła działać e, ta nasza maszynka do robienia pieniędzy na młodzieży. No, ale e, wiecie, to też jest tak, że dopiero teraz w sumie z tego korzystamy. Czyli dopiero teraz ta infrastruktura została przez nadycie tak wzbogacona i, i rozbudowana, że e, dopiero po, e, po przyjściu pana Jagieły parę lat, to wszystko działa tak, że można rzeczywiście z tego zarabiać fajne pieniądze, na to wychodzi I, i bardzo dobrze, że te pieniądze zarabiamy patrzymy na mecz z Blackburn i ciekawy jestem tego starcia, czy uda nam się pokonać piątą ekipę w tabeli to jest bardzo ważny mecz no i niestety remisujemy go, a niestety, no bo my w tym przypadku po prostu mieliśmy gonić, zatem słuchajcie, jest okej, okay. nie, nie, nie jest Nadzwyczaj dobrze. Mamy na horyzoncie co istotne: no, tę strefę kwalifikacyjną, barażową. No, te, te, tego czasu do, do grania jeszcze tam jest naprawdę dużo, więc nie ma co tutaj jakoś strasznie wiecie pochopnych. Pochopnych wniosków wyciągać, bo to może pójść jeszcze w każdą stronę. My równie dobrze możemy jeszcze zdobyć mistrzostwo em, tej ligi. Możemy mieć bezpośredni awans, a możemy e, wypaść gdzieś na pozycję 12-13 albo jeszcze niżej. Więc e, trzeba podejść do tego wszystkiego z zimną głową. E, to co istotne, no to podjęliśmy ważną decyzję. Show musi zostać sprzedany. To już jest taki moment, w którym e, no ja jestem przekonany, że. E, Halan zastąpił spoko. Ja jestem przekonany, że e, no ta rywalizacja poszła w wyraźnym kierunku, tak? I, I ten kierunek dla mnie. O, przepraszam, to nie chciałem, tak? E, I ten kierunek dla mnie był oczywisty już. Jest oczywisty już, że. E, mm, przejdź do wyniku. E, ten, ten kierunek jest dla mnie oczywisty po prostu, że, 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 że. Potrzebujemy pieniędzy z niego, natomiast wydaje mi się, że potrzebujemy e, mimo wszystko napastnika. Bo Pelistri daje te gole, ale jeżeli my mamy dalej. E, Szukać gdzieś tego awansu, to znajdziemy go tylko i wyłącznie ze, z mocniejszą ofensywą. Z jeszcze jednym klasowym strzelcem, którym już niestety, już nie ze względu na wiek, a na wzrost poziomu trudności rywalizacji, no nie jest takim piłkarzem. Yy, nie jest takim piłkarzem już brym, no nie? I wydaje mi się, że tutaj. E, musimy zastanowić się na przykład nad Lazetichem, czyli taką klasyczną dziewiątką, którą byśmy pozyskali. E, i zresztą zobaczmy, czy możemy to zrobić. Chelsea jest gotowa rozmawiać. Ja jedynie chciałbym zabezpieczyć sobie wykup tutaj, no bo to jest dla mnie istotne. Oni są zadowoleni. Dwuletnie wypożyczenie, krótkoterminowe, no. spróbujmy dać im jeszcze roczne. Krótko, no jakby tego się spodziewałem, jakby tego trzeba było się spodziewać. E, wolałbym, żebyśmy podzielili się tu w takim razie 50-50. Oni się na to zgadzają, i my chcielibyśmy zaproponować im. Podobno to jest glitch wizualny, tylko mówiliście. E... O, rzeczywiście, dobra, czyli e... ja chciałbym zaproponować im. E... No, opcję mocno przyszłościową: w sensie taką, że my dajemy im 8. I 25% sprzedaży, zobaczymy, co oni na to powiedzą. Oni są 20 milionów na papierze. No to wiemy już, że raczej się nie uda. Zaproponujmy 15, żeby coś mieć. Powiem tak, ja to akceptuję, ale no wiemy już, że to nie dojdzie do skutku. No ale na pół sezonu dostaniemy naprawdę solidnego napadziora. Eee, I uważam, że ten układ jest nam po prostu potrzebny. Uważam, że ten układ jest potrzebny, uważam, że ten układ jest dobry. Będziemy monitorowali DeLapa, bo tutaj ta klauzula odstępnego jest śmieszna. E, więc może na przykład na niej będziemy starali się e, zrobić pieniądze, ale to dopiero w przyszłym sezonie. Za dziś bardzo Wam dziękuję.